Dzisiaj 1 września rok szkolny rozpocznie 24 tysiące gliwickich uczniów, z czego aż 2 tysiące pierwszaków, którzy tak jak nasze fauny pomaszerowali do szkoły wraz z tytami i z tornistrami. Życzyłbym spokojnych dni, spokojnej nauki. Życzyłbym, ażeby 26 czerwca, jeżeli dobrze pamiętam, na zakończenie roku, wszyscy z satysfakcją i z zadowoleniem udali się na zasłużony odpoczynek i na wakacje. I aby, tak jest moje marzenie, aby uczniowie powiedzieli głośno, że jest to moja szkoła, że centrum jest moją szkołą. Przy okazji uroczystości obchodów dnia 1 września dyrektor nowo powstałego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ulicy Kozielskiej powiedział kilka słów o celach, jakie przyświecają władzom szkoły w nadchodzącym roku szkolnym. Naszym zadaniem głównym będzie wprowadzenie systemu kształcenia ustawicznego dla uczniów, mieszkańców, a jednocześnie ważna rzecz, o której tutaj chciałbym wspomnieć, będziemy dążyć do współpracy z pracodawcami. Nie ma rozwiązań systemowych niestety, niemniej jako centrum będziemy się starali zjednoczyć wokół naszych branż przede wszystkim właśnie pracodawców, którzy pokażą nowe technologie, nowe sposoby kształcenia, którzy powinni być partnerami w tym systemie. O odczucia związane z powrotem do szkoły zapytaliśmy również samych uczniów. Odpoczęliśmy przed nowym rokiem szkolnym. Dobrze się bawiliśmy i pełni sił wrócimy teraz do szkoły. Dopiero wczoraj byłam po zeszycie. No niedawno kupiłam książki. Nasze motto rozpoczęcia roku szkolnego to jak nie my, to kto? Dlatego, że my tworzymy tą szkołę. Mało książek do kupienia, bo wszystko się powtarza z trzeciej klasy, ale raz w klasie maturalnej będzie na pewno dużo nauki. No złe nastawienie, no i niestety koniec wakacji. Troszeczkę tęskniło się za osobami jednak w klasie. No ale no, jednak te 2 miesiące za szybko minęły. Bardzo się cieszymy, że rozpoczął się rok szkolny. Przed nami wiele możliwości, klasa maturalna. Nie możemy się doczekać maja i nowych perspektyw. W naszej szkole FOLO troszkę zmian, nowe dzienniki elektroniczne, pomalowana szkoła. Bardzo się cieszymy, super. No czego więcej, no uczymy się do matury, nie? Wakacje na pewno zapamiętamy do końca życia. Też szczególnie z gimnazjum do liceum. No i teraz trzeba wziąć się do nauki. Grunt, żeby zdać. Nie tak jak w tym roku.